Już jest. Ukazała się książka z 30 najlepszymi opowiadaniami z tegorocznego konkursu Nowej Ery Zwierzaki mają głos. To są Wasze cudowne opowiadania o zwierzętach, które świadczą o wielkiej wrażliwości i miłości do zwierząt. Dlatego jestem tak zachwycony tymi opowiadaniami, że nie potrafię sam wyróżnić jednego czy dwóch opowiadań. One są wszystkie cudowne. Jeszcze raz chciałem pogratulować zarówno laureatom, których opowiadania ukazały się w tej książce, jak i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, ponieważ poziom był bardzo wysoki, a to, co pisaliście, było piękne i bardzo wzruszające. Zaskakujące, nieoczywiste i różne. Tak jak Wy jesteście różni, tak różnie piszecie, ale jest coś wspólnego w tych wszystkich opowiadaniach. Jest to miłość do zwierząt, miłość do świata przyrody, do natury i to bardzo jest optymistyczne, ponieważ pozwala mi tak lepiej patrzeć w przyszłość. Bo jak ci autorzy tych opowiadań dorosną, w Polsce zwierzętom będzie na pewno znacznie lepiej.